Dzień dobry. W studiu Iwona Śledzińska-Katarasińska, wiceprzewodnicząca Klubu Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca witam Komisji Kultury i Środków Przekazu. No, też. Witam raz jeszcze serdecznie. Dlaczego Platforma Obywatelska, pani poseł, nie chciała Komisji Śledczej w sprawie afery podsłuchowej, jeśli z drugiej strony uważają państwo, że prokuratura w ciągu roku nie potrafiła poradzić sobie z tą sprawą? Obserwujemy w Sejmie pracy Komisji Śledczej nie jednej i wydaje się, że na w okresie wakacyjnym, i na 3 czy 4 miesiące do wyborów, komisja śledcza tylko by jeszcze wzbijała niepotrzebnie jakiś pył, natomiast na pewno by nie doszła do żadnych ustaleń. To prawda, że. Nie jesteśmy zadowoleni czy zachwyceni postępami prac w prokuraturze, no ale prokuratura jest tym organem jakby urzędowym, którym się powinien zająć i tu nie zachodzi żadne podejrzenie, nie wiem, czegoś matactwa, nikt nie uciekł za granicę. W ogóle nie rozumiem tej opieszałości w postępowaniu, a czy w postępowaniach, bo umówmy się, że jedna sprawa dla platformy, dla mnie osobiście, może tak powiem, najistotniejsze jest, że chciałabym widzieć, jak to jest. I czy rzeczywiście to dwóch kelnerów, jeden pan zajmujący się sprzedażą węgla, chcieli obalić rząd, czy też jednak jest tam jakieś drugie dno i wolałabym, żeby prokuratura czy i służby do tego doszli. A drugie to jest rzeczywiście treść niektórych z tych rozmów, jak rozumiem, jest przez prokuratury badana. I też część wątków jest umorzona, a część postępowania jeszcze się toczy. No więc właśnie, no jeżeli jest umorzona, to rozumiem, że prokuratura się nie dopatrzyła żadnego złamania prawa, co zresztą niby obowiązuje ustawa o języku polskim, to prawda, więc można by tylko tutaj szukać jakiegoś złamania w słownictwie części tych rozmów, ale to już jest żart, bo nikt tego nie traktuje aż tak poważnie. Natomiast te, które się toczą, no to właśnie, wie Pani, ja z Platformy, ja z Platformy chciałabym bardzo wiedzieć, zobaczyć ich finał. Są polityczni komentatorzy, którzy wieszczą, że w następnym parlamencie platforma co najwyżej utworzy koło, że wasze notowania gwałtownie spadną. To może ratunkiem dla platformy byłoby przychylenie się do pomysłu SLD, by rozwiązać Sejm, bo jeżeli te notowania tak gwałtownie spadają, to no, może przestałyby spadać. No SLD już teraz jest prawie kołem, więc rozumiem, że dla nich te wybory mogłyby być utrzymaniem koła. Nie wiem, jaki będzie los platformy w przyszłym Sejmie. Wierzę cały czas i ciężko nad tym pracuje cały klub i nie tylko klub. Żeby platforma miała jak najpoczesniejsze miejsce w przyszłym Sejmie. A jak ciężko, co robi klub? No, klub robi, wie pani, bo po pierwsze też nie chcemy skracać kadencji, bo chcę powiedzieć, że bardzo wiele spraw jest ustaw w toku, u nas jest zasada dyskontynuacji, czyli i, gdyby się kadencja skończyła, to już tego wszystkiego nie będzie. A bardzo nam zależy na tych ustawach, więc pracujemy. To znaczy no... na in vitro Wam zależy na czym jeszcze? Inwitro to jest akurat jak gdyby wczoraj właściwie nie ma zakończone. jeszcze głosowania, ale prace są zakończone. No nie no, bezpłatna pomoc prawna, zasiłki macierzyńskie czy takie uposażenia macierzyńskie dla osób, które nie objęte były do tej pory, bo są albo bezrobotne, albo studentki. To jest regulacje są także pewne podatkowe, to jest modyfikacja y, mieszkania dla młodych, y, taka, że te mieszkania, te dopłaty będą także przy rynku wtórnym. No, są sprawy, których Polaków obchodzą na co dzień. A proszę mi wytłumaczyć sens tego, co przedwczoraj zrobiła pani premier Ewa Kopacz. Odwołała pewne osoby, nie powołała następców, czyli zamieszanie trwa. Teraz jest giełda nazwisk. Nie wiem w ogóle, czy ludzie są zainteresowani, kto zastąpi odwołanych ministrów i wiceministrów, ale w każdym razie o tym się mówi i, i wygląda na to, że y, inspiratorem tych zmian jest pan Zbigniew S, czy też Stonoga, bo pozwolił tak o sobie mówić. To... Te resorty, nawet gdzie odeszli szefowie, to nie są w tej chwili resorty w budowie czy w tworzeniu się, one funkcjonują. Tu także przecież dobiega końca kadencja tego rządu, więc to, że, że przez parę dni, a to do, dosłownie parę dni, nie ma tam szefa, naprawdę nie sądzę, by wywróciło pracę. A... No tak, to jeszcze zacytuję panią premier. Ofiary podsłuchów wykazały się odpowiedzialnością i złożyły dymisję. Y jest jakaś sprzeczność, bo z jednej strony ofiary, a z drugiej strony muszą rezygnować z funkcji. Nie ma sprzeczności, nie? nie. No wie pani, jednak umówmy się, że te podsłuchy to było nielegalne działanie, to jest przestępstwo. Nie wolno, no czy pani by chciała, żeby panią wszędzie podsłuchiwano? Chyba nie. No dobrze, ja, no, to prawda. prawda? powiedzieć, więc, że więc są ofiary, ofiary podsłuchów, które same nie są bez winy. Tak, chyba tak. Proszę prawda? bardzo, to by było uczciwe. No, gdyby były bez winy, to by ich pani premier nie zdymisjonowała. Natomiast y, o ile wiem, to nie było tak, że pani premier dusiła kogoś przez parę miesięcy czy tygodni. Tylko w tej chwili y, moi koledzy, no koledzy są sami, tak, się zastanawiam, koleżanek nie ma. Moi koledzy zdecydowali, że no jednak... Prawdą jest, no muszą się wycofać gdzieś w cień, co moim zdaniem w większości przypadków ani ich zasług, ani ich kompetencji nie przekreśla. A dlaczego nie wycofały się Skali... gdzieś w cień e, wiele miesięcy temu, kiedy ta e, afera wybuchła, e, kiedy Ewa Kopacz tworzyła rząd i miała doskonałą okazję, żeby właśnie tak się stało. Jak w tej chwili się dzieje? Nie wiem, proszę pytać tych osób. Teraz takie podjęli decyzje wówczas jak sądzę, wydawały się, że oni naprawdę wszyscy mają głębokie poczucie tej jakiejś krzywdy, bo no, powtarzam jeszcze raz, nikt z nas nie chce być podglądany i, i podsłuchiwany, i jeszcze w ogóle no, w sytuacjach, które chwały im nie przynoszą, to prawda, tak? No, przynajmniej ja to teraz oceniam ich koleżanka. A jak potoczyłyby jest... się wydarzenia teraz, gdyby nie pan Zbigniew S i jego ulubione chińskie serwery? W gruncie rzeczy, ja myślę, że nie byłby pan Zbigniew to byłby kto inny, dlatego że jest to normalnie gra ta, tymi taśmami w kampanii wyborczej. Co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości. I <kluzny> dlatego takie jakby rozczarowanie wobec działań prokuratury, która nie, no, czy nie przewidziała, czy nie chciała przewidzieć sytuacji, że jak zbliża się kampania wyborcza, to nam się szambo wyleje niestety na ulicę, bo to tak wygląda. A dlaczego pani premier sama nie złożyła dymisji? A dlaczego pani premier? A dlatego, że jest odpowiedzialna za to, co się dzieje, że, że ma takich ludzi, których w tej chwili namawiała do dymisji. Pani redaktor, no najmocniej przepraszam, ma i takich ludzi, i ma innych ludzi, ale by pani premier tutaj yy, w z całą tą sprawą no, dokładnie nie ma absolutnie nic wspólnego. Stanęła na czele rządu, w którym byli bohaterowie nagrań. Ale, Ludzie niekoniecznie czyści jak łza. Ale stoi na czele rządu i kieruje państwem, w którym się dzieją takie rzeczy, gdzie są przecieki z prokuratury, gdzie kelnerzy mogą podsłuchiwać najważniejsze osoby w państwie, gdzie jest jakiś proceder bliżej mi nieznany i nie wiem na czyje zlecenie. Kieruje takim państwem. No to być może już nikt poza, nie wiem jakimś maniakiem sprawowania władzy nie będzie chciał tym państwem kierować. Nie, nie wiem czy pomód... lubi pani historie alternatywne, ale nie ma pani takiego poczucia, że gdyby ta e, sytuacja została wcześniej w ten czy w podobny sposób załatwiona, e, to być może Bronisław Komorowski miałby drugą kadencję. E, gdyby ta sytuacja została wcześniej w jakikolwiek sposób załatwiona i zamknięta, to prawdopodobnie dzisiaj Pani by ze mną rozmawiała o tym, co Platforma chce zrobić. Na przyszłą kadencję z jaką ofertą wychodzi do Polaków no, prawdopodobnie A tak to my rozmawiamy o czymś co mnie absolutnie ani nie dotyczy, ani nie interesuje, bo ja akurat taki mam charakter, ale muszę się tym zajmować, ponieważ się to zdarzyło w moim środowisku. No tak, no, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Jest. Nie, nie jest to odpowiedź na moje pytanie. Czy można było doprowadzić do wcześniejszego zamknięcia, Czy gdybyśmy politycy prze... mogli to zrobić? Gdybyśmy przewidzieli że mogą to zrobić, gdybyśmy przyjęli taki punkt widzenia, że politycy są od jakiegoś rozwiązywania tych kwestii, a nie właśnie wyspecjalizowane organy tego państwa, to prawdopodobnie byśmy to zrobili. Maniakalnie trzymaliśmy się zasady, że jest prokuratura, są służby. No, okazało się, że był to lekko błędne przekonanie, że tam szybko a może sprawy można wyjaśniać. błędne. Ja pozostanę przy swoim Czy pani miadku. komisarz Elżbieta Bieńkowska też powinna przeprosić się za swoje wypowiedzi, może niekoniecznie tylko platformy, wyborców Platformy Obywatelskiej, ale w ogóle obywateli? Na razie, jeżeli już ktoś przeprasza, to chyba w ogóle przeprasza. To, to naprawdę nie jest tak. No, ja przepraszam w imieniu. A co, pani, a co do pani Bieńkowskiej? Bo Gdzieś... też pojawiły się rozważania, czy nie powinna zostać wycofana rekomendacja dla niej. No, jako polskiego no, komisarza. No, pani redaktor, wszystkie rozważania się teraz pojawią, bo jak powtarzam, jesteśmy w Ale one w są ogóle wyborczy, bezzasadne? Wyborczy. No one są bezzasadne, dlatego że pani Elżbieta Bieńkowska została komisarzem z, m, dla swoich kompetencji, a nie dla swojego języka. No tak przynajmniej nie wiem, jak ona tam... Ale to nie chodzi o język, tylko, tylko chodzi o taki... Komunikat dla ludzi. To, to, no, to, to, ale nie, no, to ale... 6 tysięcy, prawda? Już nie będę go rozwijać. Wiem, ale... że, wiem, że to chodziło o wiceministra. No. Ale wszystko jedno. No. W sytuacji, w sytuacji Ale kiedy wie Pani, przepraszam, to znaczy, ja rozumiem, jakby to in, w innych warunkach, gdyby zostało powiedziane, i ja gotowa jestem tu po, po, powiedzieć. Otóż narzekamy, że w administracji i w y, centralnych różnego rodzaju urzędach naprawdę, że, że na rynku są o wiele lepsi fachowcy, a w tej administracji to są średni, powiedzmy. Na to narzekamy. I ja jestem gotowa z Panią na antenie, nie w restauracji, przeprowadzić taką rozmowę, że po prostu tak jest, ponieważ jest konkurencja na rynku, to bardzo trudno jest wybitnego człowieka zaprosić do pracy za sześć tysięcy złotych. Można to... tak powiedzieć? Ma to sens? Ma. Ale są ludzie, którzy z, y, pracują z powodów ideowych, a nie dlatego, że, że są idiotami lub złodziejami. Ja nie wiem, czy są idioci, czy złodzieje. To właśnie powtarzam. Mówimy o różnych językach. Ja mam swój. Y, natomiast y, tak, są ludzie, którzy pracują z pobudek ideowych i dlatego jeszcze są. I to państwo działa. W cieniu tej całej awantury, nazwijmy to tak, odbyło się, odbył się wybór szefa telewizji publicznej. Został Aha, Janusz Daszczyński. Czy to jest dobry wybór? Mówi się, że to jest człowiek platformy. No. Ja tylko wiem, że był w zarządzie telewizji za czasów pana prezesa Miasta, chyba jeśli dobrze sobie to kojarzę. To były dawne czasy. I nie wydaje mi się, żeby był człowiekiem platformy, ponieważ wydaje mi się, że w platformie ta nominacja wzbudziła wiele emocji i zainteresowań. No takich różnych, tak? Wszyscy właśnie kto. Ja jedna, jedyna, ponieważ tak długo się zajmuję tymi mediami, nie mogłam pana prezesa jakoś zlokalizować i uznać, Znałam, I do tego się mogę przyznać, że z tej plejady, która się tam dostała ostatecznie do tego drugi, ostatniego etapu konkursu, pan prezes był rzeczywiście dla mnie najbardziej kompetentnym kandydatem, ale nie odpowiadam za Radę Nadzorczą. Zarząd jest trzyosobowy. No i zobaczymy dwóch pozostałych, znaczy nie, przepraszam pana. Prezesa Zalewskiego znam od zawsze, ale po trzeciej osoby nie znam w ogóle. Więc nie jest człowiekiem platformy, bo w Radzie Nadzorczej nie ma jakby ludzi platformy. No to nie jest tak. Nie Pani ma. redaktor wie sama. Nie nie, wiem. Nie? nie, nie wiem. Nie, no bo minister nie wiem, czy, skarbu. Czy, czy ludzie są w... Nie, minister skarbu uczelni, której rekomendowały, po, poza dwoma, którzy są. Tak, e, ale oni mają. Minister skarbu i minister Ale Kuntura. oni mają swoje sympatie polityczne. A, no to każdy ma jakieś swoje sympatie polityczne. Jeżeli się zajmuje pewne stanowiska, to sztuką jest swoje sympatie polityczne manifestować w dniu wyborów, ewentualnie przy jakichś innych okazjach. I tego A wszystkim pracuje. życzymy. Dziękuję bardzo. Iwona Dzińska Katarasińska Platforma Obywatelska, Beata Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.